Oto przepis na przepyszną sałatkę ziemniaczaną. Zacznijmy od składników. Potrzebujemy 4 duże ziemniaki, 3 duże marchewki, 1/4 cebuli, 5 jajek i 2 duże puszki tuńczyka. Osobno użyjemy 1 jajko, 200 ml oleju, szczyptę soli i pieprzu. Ucieramy wszystkie składniki na sos. Ziemniaki i marchewki myjemy dokładnie pod bieżącą wodą, aby usunąć resztki ziemi. Wkładamy do dużego garnka wszystkie składniki i gotujemy. Dodajemy szczyptę soli. Gotujemy warzywa do miękkości. Kiedy warzywa wystygną, bieramy je ze skórki i kroimy w drobną kostkę. W międzyczasie gotujemy jajka na twardo. Kiedy wystygną, je również kroimy w drobną kostkę. Wszystkie składniki przykładamy do dużej miski. Cebulę siekamy bardzo drobniutko, aby nie chrupała. Dodajemy tuńczyka razem z olejem. Na koniec dodajemy sól i pieprz do smaku i domowy sos, który przygotowaliśmy wcześniej. Mieszamy dokładnie wszystkie składniki. Przed spożyciem polecamy włożyć sałatkę na kilka godzin do lodówki. A teraz życzę wszystkim smacznego.